Mamy ostatni tydzień wakacji, w sumie już jest sobota. Zakończyliśmy nasz cudowny projekt. Na ostatni tydzień wakacji Zabrze, a dokładniej Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, zmieniła się w Szkołę Magii Czytelnictwa, inspirowaną serią książkową o przygodach, magicznych przygodach Harry'ego Pottera. Cały tydzień spędziliśmy na różnych aktywnościach. Pierwszego dnia uczestnicy stworzyli swoje różdżki, które wiadomo są niezbędnym atrybutem każdego czarodzieja. Drugiego dnia nasi zapaleni czarodzieje zmierzyli się z Lego, z klockami Lego, a dokładniej każda drużyna, każdy dom zbudowali flagę swojego domu, czyli kolejno Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin i oczywiście Ravenclaw. Trzeciego dnia odwiedziliśmy areszt śledczy w Zabrzu, który na ten jeden wyjątkowy dzień zmienił się w Azkaban. Mogę zdradzić, że uczestnikom z drobną pomocą opiekunów udało się rozwiązać wszystkie zagadki i uciec z morderczego Azkabanu. Czwartego dnia dzieci nauczyły się, jak łączyć składniki. Jeden eliksir stworzyły ze ścisłą recepturą, a przy drugim już tak trochę poeksperymentowały. Każdy skończył dzień ze swoim wyjątkowym eliksirem szczęścia. Piąty dzień, bardziej aktywnie, w ogrodzie botanicznym poniósł nas taniec. Nasza młodzież nauczyła się wspaniałych ruchów tanecznych. Ostatniego dnia na wielki finał w parku 12C odbył się turniej trójmagiczny. Dzieciaki w pocie czoła walczyły o puchar domów. Nie zdradzę, kto wygrał, bo tak naprawdę wszyscy byli wygranymi. Dzień zakończył się z uśmiechami i mam nadzieję, że wszyscy byli usatysfakcjonowani. Nasze wydarzenie realizowaliśmy w ramach projektu Biblioteka w Uniwersum. Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom za to, że byli z nami, wytrwali te wiele, wiele godzin. I żegnamy się ze Szkołą Magii i Czytelnictwa. Mamy nadzieję, że do przyszłego roku.